Dzień dobry Państwu, Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań, dr Fryderyk. Jest lato, lipiec 2021 rok, więc powiedzmy tutaj, drodzy Państwo, sobie szczerze, że zaczynamy od tradycyjnego rozpalenia świętego Graala. Czyli tutaj mamy tego świętego Graala i go tradycyjnie będziemy rozpalali. Ale jeszcze, jak okazuje się, jest ten święty Graal. Okazuje się, że może ich być też więcej. Zaraz zobaczymy, czy to się tutaj w ogóle rozpali, ale powinno. No, powiem szczerze Państwu, że każdy człowiek, który interesuje się już starożytnością, no bo święty Graal to jest głównie starożytność i też przede wszystkim historią, to może zdawać sobie sprawę z tego, że ten knot tutaj jest najlepszy, ale on tak jak idzie najlepiej, to może lepiej, drodzy Państwo, wrzućmy do środka ten oto pierścień. Proszę bardzo. Pierścień. Dzisiaj mamy też taki piękny, drodzy Państwo, francuski, a tak naprawdę izraelski, aczkolwiek zrobiony przez Francuzów kielich. Kielich Święty Graal i pierścień. Kochani Państwo, tak jak od początku zaznaczaliśmy pewne kwestie, tak samo teraz, drodzy Państwo, zaznaczamy też to, że tych wszystkich rzeczy jest obiektywnie, ale też tutaj dużo więcej niż obiektywnie więcej, dlatego że fizycznie występują już dobra określane już przez ludzkość, czyli zdajemy sobie sprawę z tego, że już nie tylko ludzkość i klimat na przykład, ale ludzkość, która naprawdę też jest doskonała, więc ludzkość rozumie. Ludzie. I drodzy Państwo, zwierzęta też na tę ludzkość rzucą, ale one nie są. Dlatego, że po prostu nie są ludzkie. Prawda. Czyli, drodzy Państwo, czas, który spożytkowaliśmy, robimy korzystnie dla siebie i wiemy, że to jest też korzystnie dla ludzkości. I tak od początku właśnie mówi nam, drodzy Państwo, Fryderyk, drodzy Państwo, Granit, drodzy Państwo, Wiesławski i to się czyta Kowalski. I ten oto doktor, drodzy Państwo, mówi, że ta właśnie rozszerzona ludzkość to jest podstawa dla każdego człowieka, więc należy też wyciągać z tego obligatoryjne, oczywiście korzystnie, dobra dla oczywiście ogółu, już nie tylko społeczeństwa, już nie tylko nauki, oczywiście nauki też, no i tutaj profesorzy wiedzą, że też mogłoby być tak, że przede wszystkim nauki, ale też nie tylko nauki, więc już nie tylko na przykład wielkich miast, nie tylko województw, nie tylko, drodzy Państwo, państw, ale też, drodzy Państwo, już tak dużo i dużo więcej jest nałożonych kwestii, drodzy Państwo, nieobligatoryjnych, które stają się później już właśnie obligatoryjne. To są podstawy. Ja cię będę trzymał tą kamerę, dlatego że, drodzy Państwo, to jest bardzo tutaj, drodzy Państwo, istotne i bardzo tak naprawdę ważne, a nie istotne. Czyli, drodzy Państwo, na przykład ktoś, no przede wszystkim duże rzeczy, nie? Ktoś tutaj od zawsze zajmuje się na przykład automatyką samochodów dieslowskich, nie? No dajmy na to, nie? Które bardzo świetnie jeździły, jeżdżą i będą jeździły na Francji. Czyli, drodzy Państwo, tutaj śmiało powiemy o tym, że no już zrobi nie tylko furorę, ale jeszcze, drodzy Państwo, przełoży to wszystko na kwestię, drodzy Państwo, monetarną. No tak, nie? Wszyscy to wiedzą. Dlatego, drodzy Państwo, ludzie, którzy tak naprawdę wywodzą się skądś, z jakichś określonych właśnie
drodzy Państwo, miejsc na świecie reprezentują całe życie właśnie te dobra, które tak naprawdę lubią i kochają i też dużo więcej niż kochają i pokazują to dla innych ludzi. Tutaj mówimy o tych ludziach właśnie otwartych. Są też ludzie, którzy nie są otwarci i są dobrze, ale jest też cała reszta ludzi, których właśnie to tak naprawdę nie obchodzi. No tutaj akurat tych emocji jest wiele, ale najważniejsze to są emocje związane już przede wszystkim wtedy ze sportem, z kulturą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, dlatego że powiększamy i polepszamy, drodzy Państwo, właśnie ową ludzkość, ale też i nie tylko, drodzy Państwo. Więc dalej, przekładając to po prostu na przykład, jakie są podróże, mówi się, czy dotyczą podróży, czy nie. No jak mogą nie dotyczyć, nie? Nie dotyczy podróży, ale drodzy Państwo, przede wszystkim podróże, przede wszystkim podwyższanie dobrobytu, przede wszystkim oczywiście dobra, drodzy Państwo, dobra wspólne, dobra, drodzy Państwo, państwowe, dobra też prywatne. I co, drodzy Państwo, idziemy cały czas do góry, nie? Tak tutaj ładnie to pokażę. I przede wszystkim nabywamy. Nabywamy, nabywamy, nabywamy. Sami robimy, tak? Nabywamy, nabywamy, nabywamy. Jeszcze nabywamy, nabywamy, nabywamy. To jest proste. I drodzy Państwo, tutaj ja, tak jak trzymam tą kamerę, właśnie trzymając tą kamerę, cały czas mówię o pewnych dobrych, drodzy Państwo, jeszcze. To jest ważne, bo nie tylko to jest, nie? Ale o dobrych skojarzeniach, które są związane już tak. Przede wszystkim, zawsze to mówimy fair play, więc też powiedzmy sobie, że to będzie, drodzy Państwo, kochani Państwo, najdrożsi Państwo, fair play. Czyli tak, przede wszystkim dobre skojarzenia, marketing, ekonomia oczywiście przede wszystkim, która jest na drugim miejscu zawsze, makroekonomia. Ostatnio trochę też zająłem się tą mikroekonomią, ale to jest kwestia już, drodzy Państwo, bardziej ogarnięcia miast, przyrodniczo-miastowego, tak, niż, drodzy Państwo, samego a priori wykonywanych zadań, więc to ma, drodzy Państwo, sens. Podobną pracę na przykład wykonuje na mieście malarz artystyczny, tak, bo tutaj, no, i podobną pracę może wykonywać na przykład ratownik nad morzem. No, może przykład akurat ten jest potrzebny, ale, taką pracę jeszcze ten sam ratownik może wykonywać jako sprzedawca na przykład płyt z kasetami, na przykład nad morzem w Kołobrzegu, tak? Tam są takie piękne bulwary, piękne, cudowne, super ekstra fire viper parki i piękne, drodzy Państwo, super ekstra fire viper dojścia na plażę. I wtedy, drodzy Państwo, kupując taką kasetę, cały czas praktycznie myślimy i też tak w marzeniach to też w tych koło brzegu to jesteśmy. A widzicie, drodzy Państwo, dobrze, 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 ale warto zwrócić uwagę na to, żeby tego wszystkiego było więcej i więcej i więcej. Warto jest, drodzy Państwo, to powiększać, warto jest, drodzy Państwo, też to, drodzy Państwo, intensyfikować, warto jest to, drodzy Państwo, też jeszcze poszerzać i przede wszystkim, drodzy Państwo, ludzkość, te kursy, drodzy Państwo, marketing, ja. I drodzy Państwo, jeszcze powiedzmy sobie szczerze, że przede wszystkim to jest bardzo istotne, drodzy Państwo, handel, sprzedaż, handel, tak? Czyli to już na tym marketingu to tak ogarnęliśmy w praktyce, nie tylko w praktyce oczywiście, jest. Teoria jest praktyka. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. I jeszcze, drodzy Państwo, wyeksponujemy tutaj, drodzy Państwo, tak jak jest to otoczenie firm, to też te fizyczne otoczenie firm, czyli, drodzy Państwo, już nie tylko parkingi, ale parkingi są potrzebne. Ale na przykład komunikacja, taksi na przykład, drodzy Państwo. A właśnie. I wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym wiedzą, kochani. I kochani, jeszcze oprócz taksi, to jeszcze, kochani, może na przykład jakieś pokazy reklam z samochodami albo z balonami. A
Jakie to jest proste. A miasto już ma tutaj, drodzy Państwo, balony i z reklamami, nie? Jakie to jest łatwe. Jakie to jest, drodzy Państwo, piękne, szałowe, drodzy Państwo, takie natchniające i takie przede wszystkim jasno wzwyżkowe. A to, drodzy Państwo, na pewno będzie waluta. No, cóż ja mogę Państwu życzyć? Oby ten koronawirus jak najszybciej, drodzy Państwo, pomyślnie już się zakończył. Tutaj, gdzie my jesteśmy, naprawdę jest luz. Łapią, sprawdzają. No, ale tak w rzeczywistości to chodzimy sobie na miasto i jakby to powiedzieć, ładujemy, drodzy Państwo, w bestsellery, nie? Więcej niż bestsellery muszą być, więc tam jakąś książkę się kupi, nie? Talerz jakiś od perkusji. Ale powiedzmy sobie jeszcze Państwu powiem tak śmiało, ode mnie prosto, nie? Że miasto, drodzy Państwo, wciąga, miasto wciąga. Miasto wciąga, no to co? To tutaj pokazujemy jeszcze Świętego Graala, Kielich i Pierścień i doktor Fryderyk, drodzy Państwo, Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Dwa razy, żeby było parzyście, to potem jeszcze raz. Tutaj jesteśmy, drodzy Państwo, trzy razy. Do widzenia Państwu. Cały czas, drodzy Państwo, nadajemy dla Państwa z naszej telewizji. A niedługo już przychodzi, drodzy Państwo, do nas naukowe doradztwo. Coś niesamowitego. Od razu mówię, że to trzeba, drodzy Państwo, trzeba być czujnym. No, do widzenia Państwu. Hizim wideda.